Natychmiast Smolak mówi, że to zrobiliście, albo z tobą zrywam. Bo... jakoś wam nie wierzę. No ale Martynka, to jest nieważne, ty jesteś moim kotkiem najważniejszym i to się liczy. O kurde. Chłopaki, czy... potrzebuję wyjaśnień! Chcecie mi coś powiedzieć? Macie przed nami jakieś tajemnice? Nie. Nie? Nie. On się w tobie kocha. No ja ciebie kocham, ja idę na policję, ja już mam dom. Nie, stu... Wyprowadzamy się. Ale mam przerąbane. Kochani, pójdziemy do więzienia. Coś tu, no nie wierzę. Jak tak szybko? Chyba się byli. Tu macie problem. Macie problem. Uwaga! Tu policja! Jesteście otoczeni. Lufer, Smolax, Itmaty i Kasze. Wyjdźcie z tego domu z podniesionymi rękami, a nic wam się nie stanie. Hej, witajcie, ja jestem Lufer! Kochani, to jest kolejny odcinek z Minecraft domu i na samym początku jestem tak szczęśliwy, że mówię wam tą nowinę. Jutro o godzinie 9:30 wszyscy bez wyjątku widzimy się na premierze nowej serii Minecraft Zoo! Jeżeli chcecie zobaczyć pingwiny z Madagaskaru, króla Juliana i innych świetnych bohaterów z serii Madagaskar, to jutro o godzinie 9:30 wszyscy bez wyjątków się widzimy. Napiszcie komentarz: Lufer, będę jutro o 9:30 na Minecraft Zoo. To przypnę wam oczywiście serducho. Dzisiejszy próg łapkowy to jest 10 tysięcy łapek w górę. Jeżeli nie wbijecie, no to jutro nie ma odcinka z Zoo. Nie ma, nie będzie, nie będzie. Więc zróbcie to w tym momencie. No i napiszcie komentarz: Lufer, Kasze, Smolak, Tytmati idą do więzienia. To przypnę wam oczywiście serducho. Ja wam nie przedłużam. Życzę wam miłego oglądania. Oglądajcie do samego końca i koniecznie wbijcie po tym odcinku do Kasze, bo wbijamy mu 40 tysięcy widzów. Tak! Trzymajcie się i papa! Halo, wypuśćcie mnie! Halo, jak to jest? Ratunku! Wypuśćcie mnie, no błagam, ja serio, zapłacę wam, obiecuję, tylko, no, jak to jest? O nie... Czekajcie, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft domu. Nie chcecie wiedzieć, co my mamy na górze. I... No halo, wpuśćcie mnie w końcu tego domu! Halo! Co tak wali w drzwi? No halo! Co się dzieje? Wpuśćcie mnie w końcu, no! Halo! Dzisiaj mamy zamknięte! To zamknięte niby, przecież wiem, że to tylko za krzyki! Halo! Chłopaki! Możecie mnie wpuścić na gazinę! Lufer! Halo! Co się dzieje? Ryba przyszła! Że mnie tu nie ma. Czemu ciebie tu nie ma? Chyba ty spójrz ze mną. Nie ma mnie tu. Halo, otworzy mi ktoś w końcu z mega zimno. Widziałam, słyszałam was. Widziałam, jak mój Tytmati śpi z jakimś, nie wiem, fagasem, nie, który w ogóle był jakiś... Kurca, fuks, mnie tu nie ma. Chcę z nim porozmawiać, proszę. Nieprawda. Nie spałem. To nie Tytmati. A kto? Tytmati ma wolne. Tak. Nawet dwa! Puśćcie mnie, albo, nie wiem, rozwalę te drzwi zaraz! Ej, nie stać nas na drzwi, nie stać nas na drzwi! Puśćcie mnie w końcu! Nie stać nas na drzwi! Nic nas nie stać! Dobra, otwórz te drzwi! Ale może niech oni co to macie, no! Chowaj się! Dobrze, spokojnie porozmawiamy w środku, wszystko jest okej, tak? Razem! Ale... nie wiem, no... Zmęczeni byliśmy, to tylko tak wie! O, cześć! Cześć. A czy mogę pogadać z Tytmatą? Ale nie ma go tu! Nie ma go! Tak, że nie ma. A mogę tam pójść? Nie, stój, ale nie ma go tutaj, serio. No proszę, zobacz, nie ma go tu. Cześć, ryba, cześć! Witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft domu! Dzień dobry! Cześć, ryba! Ale go nie ma! Ej, no butelka na ścieku się już ten wypełniła i ja nie mam już gdzie, no ten, no. Lufer? Co to jest? To jest... kot!
Kot? To jest definitywnie czyś krzyk. Nie, to kot. To nie, kot. Tak brzmi kot. To no kot, było, który popnął... Co, ty nie rozpoznajesz dźwięka kota? To jest kot. Miau! No! Słyszałaś? No, to jest kot. No właśnie. To kot, który połknął australijską papugę, która potrafi gadać jak człowiek. To chyba trzeba uratować tą... O, co? No właśnie! O, tak siadł. Na ratunek trzeba, bo piękny kotek! Ale śniadanie trzeba zrobić. A no mogę? To my, się, my mężczyźni zajmijmy się kotkiem, dobrze? Tak, a wy możecie zrobić śniadanie. Czego mamy zrobić śniadanie? Rybka, jak chcesz, to możesz zostać na śniadaniu. A mogę się z Matim porozmawiać? O, rybka nie ma. A może rybka zostanie naszym śniadaniem? Ale przecież Mati był. Właśnie. Był wieczorem, ale poszedł. Tak. Tak? Ale ja widziałam, jak się kot spać. To jak to? Jak to? No, w końcu jak? W tym łóżku z Kaszą razem. Hmm? Co to Kaszę? Ja nie znam człowieka. Nie no, Kaszę tu jest, Kaszę był, leżał tu, tak. Nie no, tak. Gdzie? Ja nie przypominam sobie nic takiego. A to kto to jest? Ja nie wiem w ogóle. No to kto to jest? Kaszę. No to ogólnie, proszę pani, to on z nim spał. Bo ci się pomyliło, bo jesteśmy tak samo ubrani. Ona no, oglądała się filmów dla nastolatek do góry. Już. Jesteś chora. Mężczyźni zajmują się kotem. Idziemy do kota. Idziemy do kota. Chodźcie. Smacznego dziewczęta. Dzięki. Jasne. Co? Oni po prostu się położyli bo nie było miejsca. Właśnie. Ona myśli, że oni cimcirimcia, a to nie. Nie, ja i tak nie zasnąłem, bo tak chrapał, że całą noc po prostu oka nie zmrużyłem. No spokojnie, dobra. Jolo, idź na dół, idź się razem, śniadanie zrób. No miałam iść na górę też. Chodzi o to, że chcieliśmy ci wytłumaczyć, dobrze? Dobrze, dziękujemy. Dobrze. Dziękujemy. Idź na dół. Idę. Wiedziałem, że to nie będzie dobry pomysł. Ty wpadłeś na ten pomysł, żeby tego Mika na górę tutaj brać. Kto tu przyprowadził rybkę? Sama przyszła, chyba widziała was przez okno, jak spaliście. Ej, dobra. Ja piórkuję, dobra, chodźcie na górę. Idziemy na górę do Mika. Chodźcie, dobra, chodźcie, dobra. Chodźcie. Kochani, zmieniliśmy miejsce ulokowania Mika, nadal go przytrzymujemy i nadal on nie widział naszych twarzy i nie wie, kim jesteśmy, więc cześć, uwaga, Miko. 10 tysięcy łapek w górę, to idziemy, kochani, to porywamy też burmistrza, dokładnie tak, musimy to zrobić, każdy bez wyjątku dostaje łapkę w górę, jeżeli wbijecie te 10 tysięcy łapek w górę, porywamy burmistrza, bo to on zlecił podpalenie naszego domu, więc teraz proszę, zróbcie to dla naszego dobra, no i pamiętajcie, że teraz łapki w górę są podwajane, jeśli chodzi o dolary. W ciągu ostatniego odcinka uzbieraliście nam 29 tysięcy dolarów. Już mamy 73 tysiące dolarów dzięki wam spod ostatnich odcinków. Kocham was, dziękuję z całego serca. Ja wiem, że to jest złe, że my go porwaliśmy, ale na razie musimy. My go karmimy i tak dalej, więc wszystko jest okej. Okay. Więc kochani, napiszcie komentarz. Lufer, porwijcie burmistrza. Ja naprawdę będę schodził na dół i będę bez przerwy każdy komentarz, nawet nie taki komentarz, ale każdy bez wyjątków komentarz będę serduszkował. Ty też, Kaszę? Chcesz porwać burmistrza? Tak! Tak. O nie, ja się na to nie piszę. Tak, chcę porwać burmistrza. Biednie! Super! Dzisiaj dowiecie się, kochani, Kasze, my co wynikło z tej rozmowy, no, kiedy go porwaliśmy, bo odcinek był u Kaszy i tam wszystkiego się dowiedzieliśmy, ale dzisiaj na odcinku tym puszczę wam, co się dowiedzieliśmy na tej rozmowie, więc oglądajcie do samego końca, dokładnie tak. Dziewczyny nie wiedzą, dziewczyny nie mogą się dowiedzieć. Ty bałwanie, stary burmistrza! Tak, burmistrza! Już nie ma wyższej władzy w tym mieście nad nim! No, ale już jest policja! Na jak to jesteś, jest policja! No właśnie! Jest policja! No i policja nas będzie ścigać! Nie, powiemy im to! No to może oddajmy go w ręce policji, a nie porywajmy! Zobaczymy jeszcze, na górę idziemy! Jezu! Dobra, nie stres. Nie, proszę, ja mam pieniądze, ja serio, ja mogę wam, nie czemu wiem coś. Krzyczysz? Boż, ja ci gadałem o pieniądzach. Czemu krzyczysz? No właśnie. No bo chodźcie tutaj. A co z nim robimy? Nie wiem, był twój pomysł.
Ale to był twój pomysł. A przenieśliście pustą butelkę? Na co? Na siusiu. Nasikaj się do worka. Jak do worka? Już to nie mogę już zdjąć od buzi. No co? Każdy udawać kota, albo go zabijemy. Niech będzie tym kotem. I powiemy, że nam się kot zalęgł na strychu i... A co jakbyśmy... Ale to wtedy dziewczyny przyjdą i co wtedy będzie? I wtedy wezwiemy jakieś służby specjalne i... To co ty, żeby udawał kota? Możemy go zmusić do współpracy. To chyć razu, żebyś chyć zamknięty. Niech udaje tego kota, a my się... I tak mamy dużo dzisiaj do zajęć. Ale patrz! I wieczorem wypuścimy. On jest naszym wtykiem u burmistrza. Znaczy, jeszcze nie jest. Ale może być. A? Ja wam mówię, ja jestem za tym, że porwać już burmistrza i będziemy... Ta, no a potem jeszcze wejdzie SWAT, FBI, KGB... Dobra, ale gdyby nam się to udało... To będziemy mieć służby specjalne na łbie. On może udawać, że... Oni... Tak, może możemy wykorzystać go, żeby złapać tego tego burmistrza. Tak. A? Na piszcie, czy to dobry pomysł. Tak, to jest beznadziejny pomysł. A ciekawy, jak ja stąd wyjdę. Napiszcie teraz komentarz, czy się zgadzacie razem z nami. Napiszcie, proszę, zróbcie to. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby potem to zrobił Spolaksiński. Zostawić dzwonę. Zostawić potem co Kasze. Łapkę w górę. Potem co ty, Pati? Komentarz? Tak, i wtedy bierzecie udział w losowaniu. Do każdej serii bierzmy widzów, kochani. Dobra. Wspierających. Jeżeli chcecie być wspierającymi, to zróbcie to w tym momencie. Diamentowi i Emeraldowi na dzisiaj. Dzisiaj się zorientuję, że to ty. Dobrze, przepraszam. O co chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. O ten tramwaj, co nie chodzi. Ja mogę kupić ten, co chodzi, co? Rozmawialiśmy o tej twojej butelce. A, dobra. Wiemy, może udawał kota, bo jeżeli nie, to go zabijemy. Dobra, a jak ja mam wyjść z domu? Przez okno! O, jest tylne wyjście! Nie, powiemy wszystko prawdy i tak dalej. No chyba sobie żartujesz, widzisz, że spał ze mną. Słuchaj tu uważnie tutaj. Golem, ty to mówisz? Co? Ktoś ma inne imiona co chwilę, a czy nieważne? Bo tutaj cały czas nowi ludzie są. Tak, właśnie. Po prostu jest nas tutaj siedmioro. Jest banda nas jest. Nie, to wypuścicie mnie kiedyś? Możesz do nas dołączyć co najwyżej. To znaczy? Tylko wpisowe 5 milionów złotych. Jeśli chcesz, żebyśmy cię wypuścili... Tak, mamy dla ciebie fuchę, masz udawać kota. Kota? A ile mi zapłacicie? Nic! Nie, życie. O, dokładnie, życie. Ale jak ja mam dawać kota? No normalnie, miałczeć, chodzić na czworaka. Miał. Ale ja nic nie widzę. No to tylko miałczeć. Zamiast krzyczeć, miałczeć. No. Bo jak nie, to ten klucz zaśpiewa tango. A jaki pamiętasz, jak miałeś kiedyś... Francuski. O nie. Idziemy na dół. A kiedy mam udawać kota? Miałknij. Od teraz. Miał. Jak będziesz chciał krzyczeć, żebyśmy cię wypuścili, to wtedy miał. Miał. No właśnie, jak będziesz chciał, żebyśmy cię wypuścili, to miałcz. Okej. Okay. Ej, łatwo puszczę. Ej, ale proszę! A butelka! Miał! Miał, o. Ej, a miała, teraz co nie z butelką? Ma. Ej, chyba wypaliło. To wypaliło. Miał! O, dobra, działa. Opa, ale nie załatwiliśmy tak w sumie tego. Dobra, wiemy, że to był jest dziki kot. Jesteśmy już. Co tu robią talerze? Dobrze, zostaliśmy 200 talerzy. A no tak, kochani, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie nas wesprzeć, to losujemy co odcinek po 3 komentarze i dzisiaj będzie ciężarówka z tymi rzeczami. Dokładnie tak. I remont ciągle jest kontynuowany na odcinku Kasz, który będzie jutro. Będziecie wiedzieli, co dalej się działo w domu, czy na przykład wyremontowali i tak dalej. Cokolwiek nowego, czy na przykład jakiś pokój, czy na przykład przedpokój. Może na przykład byśmy skończyli łazienkę, bo ktoś nam przerwał w trakcie. To właśnie! Nieprawda! Więc teraz każdy bez wyjątków pisze, co moglibyście nam dać. Marybki. Jesteście naszymi dobroczyńcami i dzięki wam żyjemy. Poszło, tak naprawdę tutaj. Zejdźcie i napiszcie. A teraz Smolaksiński się przebiera, tak samo Martyna, a my zbieramy te talerze i czekamy na dostawę nowych, kochani, mebli, których teraz przeczytamy. Więc Kasze, siadaj tutaj, Kasze. Ja tutaj posprzątam. Jola, weź nam pomóż nam to zbierać. A, talerze. No. A co jest z tym kotem? Siedzi. Co się stało z kotem? Nadal jest chyba na górze. Chyba tak. Ojeju!
Mogę zobaczyć? Nie, 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 to jest jakiś dziki, bo że on tak bardzo strasznie groźny, dziwnie miał tak, się. Ale przyjmij zobaczyć, nie będę nie, bo są psy, a psy za tobą pójdą i go zagryzą. Mhm. Niektórzy mówią, że ma wściekliznę. Tak. Taki wściekły kot to jest, bardzo wściekły. Musi nam to zbierać, a ja teraz z Kaszę i ze Smolacińskim, a ze Smolacińskim, bo on mi ostatnio pomógł to czytać, przeczytamy kolejne trzy komentarze. Dobra, Smolaciński, pierwszy komentarz. Oliwiksja napisała: wysyłam wam prąd, zestaw kuchenny dla Vivi, lampy i toaletę. Co? Zestaw kuchenny dla Vivi. Ej, ale prąd, prąd. O, to mogę wam w końcu prąd podłączyć. Będzie mieć światło. Tak. No, ale będzie normalnie za niego płacić, ale tak, Jezu, super, dziękujemy za taki komentarz, dziękujemy z całego serca. To są losowane komentarze, kochani, nie mamy no to na to wpływu, gdzie jest my sobie ich nie wybieramy, my je losujemy, tak. To więc... powiedz, gdzie jest rytajen, rozdzielcza, to wam zaraz podłączę pro. Jest obok tego, obok wejścia. Dziękujemy za ten, komentarz, kto to napisał, Oliwiksja. Oliwiksja, dziękujemy z całego serduszka za ten komentarz. I teraz drugi komentarz. To ja? Dalej? No. Kasia Imielska napisała: wysyłam komputer, 100 mioteł i 10 bochenków chleba. Komputer! Tak! Komputer, tak! Tak! Ja biorę, ja biorę. Czekaj, 100 mioteł? No, tak, będzie czysto. Dobra, komputer ważny. Ważny komputer, a 100 mioteł to tam. Nie, dlaczego nas tak prankujecie? Włączcie światło! Prankujcie nas! Ej, ale będziemy mieli jeszcze chleba dużo. O, działa światło! Jest, dziękujemy, tak! Jezu, ale się cieszę, ale się jaram, Jezu, mamy prąd. I właśnie, a widziałeś, że nam zamontowali po tym ostatnim, dali nam ten, alarmy przeciwpożarowe. No, także telewizor, mamy też telewizor, troszeczkę tutaj lepiej to wygląda, można włączyć telewizor, superancko, to są alarmy, dziękujemy, to dzięki wam, dzięki tym wszystkim, łapką w górę, dzięki temu, że piszecie te komentarze, to dzięki wam, no to się wszystko tutaj dzieje, więc zostawcie ten komentarz, że to... z rzeczami, które moglibyście nam dać. Ubrania też tutaj są od was, więc jest super. Wyście jest nie super. Cieszcie się z tego komputera, bo mogą wam porzucić jakiegoś Windowsa 9.5 albo Windowsa 7. 3. Albo Windowsa 3.1. Teraz, Smolaksiński. Ostatni komentarz. Tadek 13. Ja wysyłam wam biurko do komputera, 5 krzeseł i półkę AGD na telewizor. No i picobello, bo mamy komputer, biurko do komputera. Co jeszcze tam jest? 5 krzeseł i półka AGD na telewizor. Ale półki nie potrzebujemy akurat, no, bo mamy ten. Ale no to sprzedamy biedą. No to jakaś dziewczyna będzie miała działa. Toaletkę. Telewizor działa, ale super. Jest pilot? Jest super. Jest pilot. A, Kasia, dobra. Kasia ma. Kasia widziałem. O. To. Aha. To są trzy kanały? pożar! O. Ale miły program. pożar! Okej, dobrze. Ej, Lufer? No? Bo... jakoś wam nie wierzę. Ty nie wierzysz? Kocie nie wierzę. No przecież jest na strychu. To nam go pokażcie. Dobra. Ale nie możemy, właśnie nie możemy. Bo to nie jest zwykły kot. Wiesz, bo są małe kotki i są te takie duże kotki. Takie wredne koty, które... Chodzi na myśli grysy czy jakieś inne. Tak, to jest właśnie taki duży kotek. Boże, Rysia mamy na górze. No ale Martynka, to jest nieważne, ty jesteś moim kotkiem najważniejszym i to się liczy. Ja cię znam, ukrywacie no, coś, nie. Ja znam twoje zagrywanie. No Boże, Rysia mamy na strychu. No, to jest tygrysek, to jest tygrys. Ja już znam twoje zagrywki, ja cię znam od podszewki, ja cię znam całkowicie. Ale no... No weź, kochanie, no widzisz, miał się. Słodziutki kotek. No to, czekajcie, po co on tam jest? No bo jak mamy tygrysa ściągnąć stamtąd? No to zadzwońmy po... Zamknięte o to, że on jest dziki, on jest dziki i on no to ma tam trzeba wyjście, kogoś zadzwonić, tam... żeby... Ale jest zabrali, niedziela, to nie zamknięte. Są dobre warunki, tam jest zimno. Niedziela jest zamknięta. Ale my się go boimy na palcach. Tak, byliście tam przed chwilą. Okej, dobra, już chyba ochłonęłam wszystko. O jeszcze, kurde. Pamiętaj, że jesteś w ciąży, okej? Okay? I wszystko jest okej, okay, ale... Co ty tu robisz? Stoję. Ktoś mówił, że go nie ma. No ja zostawmy ich samych. To Luferek to mówi, że go nie ma. Dlaczego nie macie w domu w ogóle, nie wiem co się w ogóle z tobą dzieje. O kurde. Co jest? Ej, co to? Dokończymy tę rozmowę, nie myśl sobie.
Miau! O, podjechali. O, chyba mamy transport. Podjechali. Mamy transport. Tak. Siema, Sorik, elo, ja ciebie znam, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Witam tego Gotygiusza. O, witam dzień pana Stanleya, dzień dobry. Nowe osoby tutaj są. Dzień dobry. I na obiad kartofelek. Macie te rzeczy, które teraz dostaliśmy z poprzedniego odcinka, tak? Ciężarówce mamy. Tak. To wypakowujemy to wszystko. O, jeszcze jest Archie, dzień dobry. Kochani, to są wspierający Emeraldowi i Diamentowi, którzy występują razem z nami, więc zachęcam was do tego. Zachęcam. Gotygius, czy ci się podoba na nagrywkach? Tak, strasznie. Uwielbiam. Jak takie, jakbym ci groził. Tak. Szarik, jak się czujesz na nagrywkach? Jest git, Szarik? Jest git, to jest Nitash i V2. Więc wypakowujemy. Chłopaki, do roboty. Bierzmy się za to. Dobra. Pomóc wam w czymś może? Nie. Wiesz co, może ty z rybką, rybko się zajmij, dobra? Okej, spoko, na luzie. Okej. Fuck, ja mam przestrzelone. Dobra, słuchajcie, zróbmy tak, Kasze, ty idź się teraz zajmij naszym domem. Bo może idź właśnie. Idź ja tam do ciebie dojdę. Tak, dobra, żeby bo ona, ja widzę, że ona patrzy na ciebie w taki sposób, że jest zazdrosna. Dobra. Teraz do nas spoko. Do domu. Bo... Prytyt Mati za tą noc, naprawdę. Proszę. Ale powtórzymy to jeszcze, no. Co? Nie. Ja idę, dobra, zajmę się łazienką, cześć! Zajmujemy się meblami, bierzemy meble i stawiamy je na górze. Uwaga chłopaki, 3, 4, stawiamy teraz! Ale komputer to wam piękny dali. Osmolak sobie przyniósł fotel, jest superancko, Ale komputer to wam piękny dali na dyskietki. Najnowszy model. O nie, najgorzej. Na dole są jeszcze krzesła, które przynieśliśmy i te wszystkie rzeczy, które dostaliśmy. Chłopaki, czy potrzebuję wyjaśnień? Chcecie mi coś powiedzieć? Macie przed nami jakieś tajemnice? Nie. Proszę, potrzebuję wyjaśnień. Okay. Macie powiedzieć wszystko w tej chwili. Ale o co chodzi? Wiem. Już o wszystkim wiem z rybką. Ona wyszła z kibla. Uwaga. Chcecie mi coś wyjaśnić? Chłopaki, wy zajmijcie się robotą, idźcie po miotły. Dobra. Żona mnie na obiad woła, to ja może... Tarik, dzięki. Nitashi. Chcecie mi coś powiedzieć? W sumie to nie. Teraz tak. Chłopaki, to wy zrobiliście dla Mika. No kurde, on podpalił wasz dom. Macie pewność? Powiedział nam to. I my go porwaliśmy. Co? Porwaliście go? I do ryby, macie to samo powiedzieć ryby. Nie interesuje mnie to. Ryba! Ryba chodź! Proszę, wyjaśnijcie to samo dla rybki. No, z chęcią posłucham. Nie, to nie ma. Zachowujecie się jak dzieci w tym momencie. Natychmiast Smolak mówisz, co zrobiliście, albo z tobą zrywam. No, a... Gadaj. Ty to wymyśliłeś. No, ale... On to wymyślił. O Jezu, no dobra, porwaliśmy Mika, Jezu. Zadowolone? Nie. Coś więcej? No właśnie, to jest takie jakieś... Bo podpalił... wasz dom. Dowiedzieliśmy się, że ktoś został jakiś materiał czerwony, no i widzieliśmy, że Miko ma nogawkę też... Tak, fun fact, też masz czerwoną koszulę. Właśnie. Ale tak, ale no... Właśnie. Przy nodze, to a ja mam tak na przykład... Nisko, a on ma czerwone spodnie. Ale to... Wszędzie można przecież takie kupić. No właśnie. Ale to nie taki odcień czerwonego. Dobra, nieważne, chodzi o to, dobra, nie widzieliśmy, nie byliśmy pewni, ale przyznał się, powiedział nam, że zrobił to i że podpalił nasz dom, ale przez jeszcze to, jedno powiedział, ale nie możemy powiedzieć. Nie no, w sumie możemy powiedzieć. Musicie powiedzieć. No to mówcie, halo. On się w tobie kocha. Słucham? A, to ja nie chciałem Jezu, po co tym gadałeś? Mati? No? O! Słodkie. To? Okay. Jakie to było? Gościu, za dużo ci się mówisz, naprawdę. Co? Dobra, chcesz? Nie chodziło mi o to, że dowiedzieliśmy się o tym, że to zrobił przez burmistrza. Burmistrz mu kazał podpalić nasz dom. Skąd to wiecie? No powiedział nam to. Powiedział. I co macie zamiar zrobić z tym faktem? Uderzyć go kluczem. Nie. Mamy... Ty to powiedz. To pomysł Kasze. Jaki? Kasze też jest w to wmieszany? No bo nas wmieszał w to. My odcinek nagrał.
My spokojnie montowaliśmy. A teraz wam, kochani, pokażemy, co powiedział Miko wcześniej. Nie, proszę, nie zabijajcie mnie, ja obiecuję, będę mówił całą prawdę. Mam pieniądze, tam mam pieniądze, proszę. Ja chcę przeżyć, mam rodzinę na utrzymaniu i dwójkę dobra, kotów. Dobra, gadaj! No dobra, no to, ale ja nie mogę, jakby, bo to sekret, jakby, no... Panowie, co z nim robimy? On gadaj, albo ci przyłożę ten nóż do gardła. No dobra, no to ja tak... Jaki ma pseudonim? Ja jestem Pucybut. Nie, czekaj. Butochlap jestem. O co A to chodzi? Był ten, Gagarin. Gagarin. Ty jesteś Xalomon. Dobra, zdejmij mu maskę. Xalom. Mu zdjąć sierkę. Dobra, Gagarin. Ściągamy ścierę. Ściągamy, dobra. Żeby dowiedzieć, czy mówi prawdę. Adin, dwa... Co tu się... A więc to ty! To nie ja, to ja... To... Co robiłeś między 28 a 29 grudnia w nocy? No właśnie. Myłem się. Gdzie się myłeś? W czyim domu się myłeś? Albo ten klucz francuski zaśpiewa tango. To są groźby, ale nie zabijaj. Zostaw go sobie w kieszonce. Czy to jest kolonoskopia i gastroskopia? To drugie wiem, ale to pierwsze nie. Oj, nie chciałbyś wiedzieć, nie chciałbyś poczuć tego na własnej skórze. Oj, nie chciałbyś. Ej, ale ja dlatego się mów! Co robiłeś trochę. Tej nocy? Mów prawdę! No dobra, ale no nie mówcie nikomu, zakochałem się w Martynie. Co? Nie tą prawdę, mów to, o co cię pytam. Co? No to Ej, o czym Godo? Nie, dobra, dawaj ten klucz. Dawaj nie, ten klucz. Nie, go, zostawcie go, ma pieniądze. Ma pieniądze. Nie, schowaj go do kieszeni, proszę, buto, chlap, lapul. On się zakochał w Martynie. Proszę, schowaj, to ja się boję. Naszej Martynie. Co ty gadasz? Nie, niemożliwe. I dlatego miałbym podpalić ten dom. Zabijamy go jak za Martynę. Ty! Nie! Co nie? Co nie? Tutaj... Ja muszę jutro zamówienie, bo na wczoraj, na jutro jest auto i nie ma żadnego ślubna. Zamówienia. Co? Teraz siedzisz w piwnicy i to my stawiamy warunki. Co się łączy z Martyną? Właśnie. Nic. Co się łączy z Martyną? Aktualnie to jesteśmy tylko niscy. I ona jakby, ona nie wie, że ja, no, ten, no, ale o, ja wiem. Co ty myślisz, że możesz sobie tak z nas debili robić? Dobra, bo schodzimy z tematu. Mów, co się stało, bo będziesz wąchał kwiatki od spodu. Co i nie tylko i Martyny. Okej, okay, no. Ale ja się już się z nią umówiłem. Ona się zgodziła? Ty mówisz do mnie teraz? Ona się zgodziła? Głos do kogoś. Zgodziła? No, Rodo. O, pięknie. No to Gagarin, przygotuj klucz francuski. Nie, proszę, zostaw go, wchodzę sobie w kieszeni, proszę. Oj, dobra. Data 28-29. Co robiłeś? Mierci się, nieważne, co robiłem, byłem, o której godzinie? Jaki on jest bezczelny! Wieczór? No to ja po prostu byłem, ten, sprzedawałem. Prawdę mów! Dobra, ale nie bijcie, odsuwaj ten klucz, ja tak naprawdę to... Podpaliłem do luferka. No właśnie. I mogłeś tak od razu. Ale no... A nie, tu stoimy jak... Wszyscy byśmy zaoszczędzili sobie nerwów. Ale nie mówcie nikomu, mam pieniądze, zapłacę wam. Tylko nie mówcie nikomu, proszę. Nikomu nie powiem. Idziemy po trumnę. Nie, proszę, zostańcie tu. Tak. Zostańcie, proszę. Zakładaj mu worek. Nie, zapłacisz proszę. Za to. No i świat przed tobą się zamyka. Jakie są twoje dwa ostatnie słowa? Kocham Martynę. No wstydziłby się hopy. Dobra, dawaj ten klucz jednak. O, nie, dobra. Proszę, zostawcie go, ja chcę wyjść. Gagarin! Chodźcie porozmawiać. Zajmij się nim. Chodźcie porozmawiać. Dream Samuel, serio, słaba sprawa trochę, nie? O, trochę? Ej, my się nie zajmujmy sprawą tego, że on się buja w Martynie. Ale no stary, on się z nią umówił. Spalił nam dom! No i co, ale to są jednak sprawy miłosne, są poważniejsze niż jakiś dom. Dom odbuduje ze złamanego serca, nie. Byśmy umarli. Zapytajmy się, dlaczego to zrobił. I trzeba jakoś zrobić, bo on oddał pieniądze na... Dobra. No, dobra. Dobra, młody, masz ostatnią szansę. Jaką? Dlaczego to zrobiłeś? Kazali mi. Kto ci kazał? Ludzie. A co, ty nie masz własnego rozumu? Nie. Kto ci kazał? Nie mogę, bo mnie zabije. Kto cię zabije? No burmistrz, ale jak to powiem, to będzie słabo. No, mów! Nie mogę. No, masz powiedzieć! No naprawdę nie mogę. Dlaczego? No bo boję się. Czego się boisz? Wilka złego. Masz worek na głowie, już nic straszniejszego cię nie spotka w życiu. Mów, albo zaraz stracisz życie. No chyba, że Gagarin się tobą zajmie. Popatrz mi w oczy. Ja nie wiem, gdzie patrzeć. Jak to może być, no? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Powiedziałby coś więcej, nie wiem, totalnie. Z kim ostatnio spędzasz dużo czasu? Z Martyną. No. Zaraz po Martynie, jak już wyjedziesz od Martyny, to z kim się spotykasz na co dzień? Z mamą. Znaczy ja jestem samodzielnym chłopcem. Samodzielnym, ale ktoś tobą kieruje. No nie powiem, bo burmistrz mnie zabije i co będzie?
Mów! No nie mogę. Ej, też chyba przeoczyliśmy. Myślicie, nie. Co? W sensie, no czekaj, powiedział, czekaj, że zabije go ten. No, mówił, że ktoś go zabije. Kto go zabije? Ej, słyszeliście, co on powiedział? No, zaraz, coś na B. Na B, bandyta Bolek, jakiś. Bolek, bandyta. Bandyta. Co to za bandyta? No, człowiek. Chodźcie. Burza mózgów. Jakie znacie słowa na B? Burza mózgów. Burza, właśnie. Może to burza Bank. Jakiś. Może to jest jakiś pseudonim, kryptonim. Burza. Burza, czyli ktoś, kto jest mistrzem burz, czyli burzmistrz. Burzmistrz? Może burmistrz? Nie, to na pewno nie burmistrz. Nie burmistrz, na pewno, na bank. Burmistrz na dobra, dobra, nie, dalej, nie. Dalej. Kolejne, burza mózgów. Co, jakie znacie słowa na B? No, mówcie, no. Bemowo. Nie, kto bemowo? Bemowo to jest dziennik. Balbina. Batman. Co cię łączy z Batmanem? Batman? Kto to? A, ten z bajki, no to łączę nie z nim. Nie, ty to nie Batman. Dalej, słuchajcie. Więcej, co jeszcze? Co jest na B? Co jest na B? Baletnica! Nie, no baletnice tańczą. B. Brzoskwinia w zimę? Nie. To musi być coś innego. Brukselka. A myślisz, że to jest... Bub! O, bub! Bubr! Bub! Co cię łączy z Bogiem? O, może bub! Co cię łączy z Bogiem? Bogiem? Aleluja. Dobra, mówisz, kto to zrobił w tym momencie. No i tak, właśnie to mi go powiedział. I to, ja mamy w planach Martyna porwać burmistrza. Słucham? To? Chyba zwyrwaliście. Nie, ja nie chcę tego słuchać. Przepraszam, ja z chęcią chyba też. Nie, Martyna. Zaufaj nam, Chodźcie, bądźcie cicho, okej? Okay? No dobra. Chcę porwać burmistrza, najważniejszą. Miau! Wszystko okej? Okay? Ojej, jakaś kobieta, dzień nie, dobry. Nie, to nie jest kobieta, to nie, ja nie, byłem. Wara. Ja w ogóle dostałem butelkę. I się boję używać, bo boję się, że tu ktoś mnie podgląduje. Kto podpalił nasz dom? Kto podpalił dom Luferka? Mówiłem wam już to. Ale powtórz. Ale ja nie lubię się powtarzać. Bo zaraz dostaniesz tym kluczem w łeb. Dlaczego mi grozić? Dobra, powiem wam, do burmistrz. Ale kto to podpalił? No ja, ale kazał mi burmistrz. Widzicie? Znaczy... Ty zaraz nic nie będziesz widział. Nie, ja mam dość, ja mu zdejmuję worek. Nie. O, cześć Martyna. Wciągnęłaś mi worek. Czego? Co wy tu? To wy mnie porwa... O, wy! Ja ma... Nie, to nie tak jak myślisz! To nie tak jak myślisz! A co się stało? No ty mi groziłeś tym kluczem, zaraz ja ci tego klucza wsadzę w nosa! Nie, Miko! Kuj się! Nie, żadne spokojnie, Martyna, no przecież widzisz, co się dzieje. No ja ciebie kocham, ja idę na policję, ja już mam dość. Nie, stój, nie, idź na dół, stój, no! Miko, wracaj tu! Wróć tu, proszę, porozmawiajmy. Nie ma żadnego rozmawiania, idę na policję, mam tego gość. Nie, wróć! Zostań, chłopaki, musimy stąd uciekać. Ja wolę, ale mam przewalone. Wyprowadzamy się. Ale mam przewalone. Kochani, pójdziemy do więzienia. Martyna? No, ryba, spokojnie, serio, to się jakoś wyjaśni. No wy przecież policja siedzi za to, co dopowie policji w ogóle. Oj, tam nie z takich tarapatów jeszcze się wyciągałem. Porwaliście człowieka. Ale to dla naszego dobra. Mnie to nie wmieszaj, to jest pomysł Luferka. Dobrze, a wiecie o tym, że istnieje coś takiego jak policja. Ale policja działa. To moglibyście im dać jakieś wskazówki, że to mógłby być Miko. I oni by go przesłuchali, a właśnie, nie byście sprawdzili sami to. Brali go, zakładali mu jakiś worek i trzymali go przez kilka dni tam. No nie wierzę. Jak tak szybko? Chyba się boję. Tu macie problem. Macie kłopoty. Uwaga! Tu policja! Jesteście otoczeni. Lufer, Smolax i Tmaty i Kasze. Wyjdźcie z tego domu z podniesionymi rękami, a nic wam się nie stanie. Macie 20 sekund. Uciekamy tyle. Tak, Wix. Daj mi się rybką. Idźcie już. Martyna, będziesz mnie odwiedzać? Idźcie już!
Tak, Tyna, będę. Przepraszamy. Dobrze, stało się, idźcie już. Nie cofniecie czasu, tylko się pogorszy. Idźcie już, proszę. O matko. Odwiedzimy was. Powiedz jej, że... Ty też. No tak. Powiem, że ją kochasz, idź. No, ja nie chciałem tego powiedzieć. Żadnych gwałtownych ruchów. Jesteście na celowniku. Teraz wychodzimy już spokojnie. Będzie dobrze, Smolax, będzie dobrze, będzie dobrze. Mam taką nadzieję. To by było tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że jutro o godzinie 9:30 wlatuje nowa seria Minecraft Zoo, na którą was cieplutko zapraszam. Ustawiajcie sobie przypomnienia, bo to jest bardzo ważne. No i widzimy się równo 9:30 na premierze. Pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek w górę to jest kolejny odcinek z Minecraft Domu. I jutro o godzinie 10:00 na kanale Kaszy jest odcinek z Minecraft Domu. Zapraszam was cieplutko. Wejdźcie właśnie w tym momencie na jego kanał, klikając w prawym górnym rogu. To będę bardzo, bardzo wdzięczny, bo dzisiaj wbijamy mu 40 tysięcy widzów. Dokładnie tak. Dziękuję za wszystko. Jesteście najlepszą widownią na całym świecie. Kocham was.